Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła do prokuratury Paulina Henik-Kloska. Posłanka zwraca uwagę na nieprawidłowości w wojewódzkim sanepidzie. Pani dyrektor wojewódzkiej stacji mogła dopuścić się właśnie z dodatkowego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Bo dr Jadwiga Kuczma-Napierała, o której mowa, wydała 7 stycznia polecenie wyzerowania aktywnych przypadków w systemie informatycznym. Sprawy osób, które były na kwarantannie oraz tych z dodatnim wynikiem testu zostały po prostu zamknięte. Do końca dnia w jednej ze stacji ubyło ich kilkaset. Takimi właśnie działaniami sanepid doprowadza do tego, że epidemia wymyka się z nam spod kontroli i nie panujemy nad rozprzestrzenianiem się wirusa. Bo według posłanki do osób, które powinny być na kwarantannie lub były zakażone, nikt nie zadzwonił. Pracownicy sanepidu nie ustalili więc kręgu osób, w których wirus mógł się rozprzestrzenić i stąd zawiadomienie do prokuratury. Dzisiaj z wojewódzkiego sanepidu otrzymaliśmy jedynie krótki komunikat. Sformułowanie wyzerowanie, które zostało użyte, było niefortunnym i dotyczyło wyłącznie spracowania zaległości. Aktualnie w stacji trwa kontrola. Jeśli nieprawidłowości zostaną wykazane, będą wyjaśnione. Spracowanie, o którym pisze sanepid, to kontaktowanie się z osobami, które powinny udać się na kwarantannę lub poddane są izolacji. W ten sposób ustala się też inne, potencjalnie zakażone osoby. Cała procedura dotycząca jednego takiego przypadku trwa od 15 minut nawet do kilku godzin. Śmiech! 13 stycznia 2021 roku dostałem informację, że ja i moja rodzina musimy być na kwarantannie, uwaga, od 6 października 2020 roku do 20 października ubiegłego roku. Bardzo szybko działają. Po 3 miesiącach mnie informują. A wywiad? Jaki wywiad? Nikt nie dzwonił. Tym, co utrudnia kontakt z sanepidem, są braki kadrowe. Pracownicy stacji często mają do wykonania tysiące telefonów dziennie. Oczywiście nie są w stanie tego zrobić. Pozytywny wynik testu to początek dochodzenia epidemiologicznego. Z tą osobą musi być przeprowadzany wywiad, muszą być ustalone kontakty, kogo skierować do kwarantanny. Teraz tych wszystkich ludzi trzeba oddzwonić. W wydanym poleceniu odnośnie zerowania zaległości dyrektor wielkopolskiego sanepidu powołała się na decyzję głównego inspektora sanitarnego. Rzecznik GIS Jan Bondar w rozmowie z Gazetą Wyborczą zaprzeczył, by główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka takie polecenie wydawał. Nie możemy doprowadzać się do sytuacji, w której będziemy wprowadzać panikę. To nie pierwszy raz, gdy nad wojewódzkim sanepidem pojawiają się ciemne chmury. W ostatnich miesiącach głośno było o zmianach kadrowych, takich jak zwolnienie dyrektora lokalnego sanepidu w Krotoszynie, Kaliszu, Grodzisku Wielkopolskim czy w Olsztynie. Z pracą musiała się też pożegnać rzeczniczka prasowa Ewelina Suska. Wszystkie przetasowania nastąpiły, gdy Andrzeja Trybusza na stanowisku szefa wojewódzkiego sanepidu zastąpiła Jadwiga Kuczma-Napierała. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.